chcemy zamanifestować swoją gotowość do obrony życia, do obrony wartości małżeństwa, do obrony wartości rodziny, do troski o rodzinę. No to świadectwo jest potrzebne, ono umacnia ludzi, pokazuje, gdzie jest dobro, a gdzie zło, pomaga nam lepiej wybierać. Świadectwa są potrzebne, Kościół żyje świadectwem. I sprawa obrony życia to nie jest tylko sprawa wiary, nie jest to sprawa wierzących, to jest sprawa prawa naturalnego. Człowiek z natury wie, że ma, nie wolno zabijać. I dzisiaj też chcemy powiedzieć, przestańmy zabijać. Przestańmy zabijać. Kształtujmy tak młodsze pokolenie do ochrony wartości życia.